Fest Festival wróci na Śląsk. Organizatorzy imprezy, która rok temu została odwołana w ostatniej chwili, ogłosili, że w 2025 roku ponownie zaproszą fanów muzyki do Parku Śląskiego. Tyle tylko, że zarząd parku o niczym nie wie. O co naprawdę chodzi w całej sprawie, sprawdzała Karolina Komada. Organizatorzy Fest Festiwalu ogłosili niespodziewanie wielki powrót swojej imprezy. Przygotowałem się do tego razem z teamem, który jest jeszcze i próbuje wskrzesić projekt prawie rok. W związku z czym jak najbardziej jest to realna opcja i będziemy robić wszystko, żeby ten festiwal się odbył. To, co robimy, to jest powrót do pierwszej edycji, czyli taki świeży start. Świeży, nieświeży, no bo mamy bagaż emocjonalny i wszystko to, co się stało. A raczej co się nie stało, Fest Festival 2023 został odwołany zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem. Organizatorzy wydali serię oświadczeń, twierdząc, że popadli w poważne kłopoty finansowe. Budowane już sceny trzeba było rozbierać. Wydawało się, że spółka upadnie, ale wierzyciele zgodzili się na restrukturyzację. Wśród nich najwięcej było osób, które po prostu kupiły bilety. Część nie odzyskała pieniędzy. Zaproponowano im darmowe wejście na festiwal w 2025 roku. Szczerze mówiąc, zdenerwowałem się, bo żeby coś budować od nowa, trzeba zakończyć coś, co się nie udało najpierw, tak? Jakoś spróbować wynagrodzić to ludziom, tym, którzy po prostu wyłożyli swoje pieniądze, no i je stracili, tak? Oni mówią, że darmowy bilet na wejście na koncert, ale no na przykład mnie osobiście to kompletnie nie pasuje, ponieważ mam już bilety na koncert Eda Sheerana, który odbędzie się we Wrocławiu, więc no data jest co najmniej dziwna. Niezadowoleni są też mieszkańcy okolic Parku Śląskiego, którym poprzednia formuła festiwalu bardzo uprzykrzała życie. W ogóle nie można żyć w tym czasie. Nie słyszy się własnych myśli. Trwa to za długo. W ogóle jest chyba przeszło, prawie 2 miesiące jest park zagrodzony, nie można chodzić. Ludzie chodzą do pracy, wyspać się nie można, okna zamknięte, wszystko drży. Są jednak i tacy, którzy dość neutralnie podchodzą do festiwalu. Mają jednak nadzieję, że zmieni on nieco swoją formułę. Jak ktoś na to chodził i był zadowolony ze wcześniejszych udziałów, to myślę, że spoko sprawa. Lubię muzykę, kocham muzykę, naprawdę. Towarzyszy całe życie mi muzyka, ale mi się wydaje, że jeden wszystko dzień, jest miejsce. Dwa dni, o tak, a nie tyle tygodni. Nie może być wszystko podporządkowane, bo jest festiwal. Organizator zapewnia, że przyszłoroczna edycja będzie krótsza i potrwa 2 dni, co ma zmniejszyć koszty imprezy. Festiwal miałby się odbyć 15 i 16 sierpnia. Pojawia się jednak problem z miejscem. Park Śląski dowiedział się o tym, że fest wraca tak naprawdę wczoraj z doniesień medialnych. Termin oraz data nie była z nami uzgadniana. Na ten moment ciężko nam przewidzieć, czy ta impreza w ogóle się odbędzie. Jak zapewnia organizator, kontakt z zarządem Parku Śląskiego cały czas jest, tak samo jak umowa, która wciąż obowiązuje. Umowa obowiązuje do 2026 roku, bo obejmuje 2 edycje, które się nie odbyły z powodu pandemii, z powodu restrukturyzacji. My podpisywaliśmy umowę na 5 edycji, czyli mówimy tutaj o 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Edycja 2020 została przesunięta na rok 2025, a zeszłoroczna edycja została przesunięta na 2026. Stracone zaufanie trudno odzyskać, ale osoby, które zdecydują się kupić bilet, będą mogły to zrobić od 23 września.